Christian Eriksen wraca do Włoch. Pytanie, czy kiedykolwiek zagra jeszcze w Serie A. Dzisiaj również o planach transferowych Juventusu oraz o pierwszym prawdziwym boiskowym crash teście Romy. Giallo Rossi mierzyli się z FC Porto. Marcin Nowomiejski, zapraszam na włoskie specjały, czyli flash włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornissimo, amici sportivi. Jedni zaczynają urlopy, drudzy je kończą. Dotyczy to również e, oczywiście piłkarzy, sportowców, dotyczy to również nas. Tymczasem mamy kolejny piątek, w związku z tym razem z Elvibet zapraszam do tego, żebyśmy zerknęli do włoskiej prasy sportowej. A przyglądamy się tradycyjnie czterem głównym włoskim dziennikom sportowym: Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazette dello Sport oraz dziennikowi Il Romanista. Włosi, czemu trudno się dziwić, cały czas żyją trwającymi igrzyskami olimpijskimi. Nie mogą też doczekać się większej niż obecna liczby złotych medali stąd tytuł gazety Delo Sport Non Vedo Loro. Nie mogę się doczekać, w zasadzie czekam na kolejne złoto. Jednocześnie na okładki trafiały w tym tygodniu też inne tematy, m.in. strategia transferowa Juventusu, ważny mecz towarzyski Romy, o którym powiemy dzisiaj, kontrakt Fronka Kessiego z Milanem, czy też powrót do pracy Interu oraz wysoka wygrana Nerazzurich w towarzyskim starciu z Crotone aż 6-0. A skoro o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio mowa, proponuję, żebyśmy zanim przeszli do tematu kalcio, zatrzymali się na dosłownie minutę przy tym. Włosi szczególnie dumni są z Federiki Pellegrini, 32, niemal 33 letniej już pływaczki, która awansowała do piątego już finału na Igrzyskach Olimpijskich. Jest to jej piąty finał z rzędu. Nie ma sobie równych w związku z tym. Włosi są na tyle dumni, że dedykowali jej okładkę nie tylko Gazety dello Sport, którą widzicie w tym momencie, ale również innych dzienników sportowych. W środę Różowa Gazeta zatytułowała swoje wydanie Gracje Fede, przy czym to gracje, jak widzicie, pojawia się aż pięciokrotnie. Co jest ilustracją tych pięciu finałów, do których awansowała włoska pływaczka. Finału, co prawda, nie udało się wygrać, co w żaden sposób jednak nie umniejsza dumy jej rodaków z tego, co osiągnęła. Tymczasem przechodząc już do tematów stricte piłkarskich, zacznijmy od tego dotyczącego Christiana Eriksena. Jak pamiętacie, zaraz na początku Mistrzostw Europy Duńczyk miał atak serca. W związku z tym został poddany serii badań, był hospitalizowany, aż w końcu założono mu rozrusznik serca. Rzecz w tym, że we Włoszech istnieje zakaz uprawiania profesjonalnego. Gry w piłkę nożną z rozróżnikiem serca. W związku z tym istnieje spore ryzyko, że Duńczyk już więcej w Serie A nie zagra. Jednakowoż na koniec tego tygodnia, już w ten weekend, ma pojawić się z powrotem w Mediolanie. O tym dzisiaj gazeta Dello Sport, która pisze o oczekiwaniu na Duńczyka przez mediolański klub. To, czy Eriksen będzie mógł jeszcze kiedykolwiek zagrać profesjonalnie w piłkę, będzie zależało od serii badań, którym zostanie poddany. Inter nie naciska do powrotu do pracy. Obie strony podchodzą do sprawy z należytą ostrożnością, jak informuje gazeta. Tadello Sport, ale wizyta w stolicy Lombardii pozwoli Duńczykowi na poznanie się z nowym trenerem Zurich Simone Inzagim. Następnie piłkarz przejdzie serię testów kardiologicznych, które koniec końców mają dać odpowiedź, czy rozrusznik serca będzie można usunąć, a tym samym, czy istnieją w ogóle perspektywy na to, że zostanie on we Włoszech i nadal profesjonalnie będzie mógł tam grać w piłkę nożną. Tymczasem trwa letnie Mercato i potrwa do końca sierpnia, w związku z tym kluby intensywnie, coraz bardziej intensywnie pracują na letnim rynku transferowym. Jednym z takich klubów jest Juventus, który stara się o Manuela Locatellego, obecnego gracza Sassuolo. O tym Corriere dello Sport, które pisze o kolejnym już spotkaniu działaczy Juventusu z szefostwem Neroverdich dotyczącym 23-latka. To już trzecie takie spotkanie. Corriere dello Sport pisze o planie Bianconerich na tę transakcję. Neroverdich niezmiennie wyceniają Manuela Locatellego na kwotę 40 milionów euro. Juventus aktualnie proponuje 35 milionów i być może włączy do oferty. Oferty jednego ze swoich młodych zawodników. Ale w tym artykule pana Filippo Bonsignore czytamy też o tym, że strony mogą porozumieć się na temat procentu od przyszłej od sprzedaży gracza. Jeśli szefowie starej damy podjęliby decyzję o sprzedaży mistrza Europy, to do kas Sasuolo trafiłoby 25% kwoty przyszłego transferu. Tymczasem w drugim artykule na tej samej rozkładówce czytamy o 19-letnim Brazylijczyku Santosu, w wyścigu po którego Juventus wyprzedził Milan. To Kajo George, któremu z końcem obecnego roku wygasa kontrakt z obecnym klubem. No i teraz Santos może jeszcze na nim zarobić, ale szefostwo tego klubu musiałoby zaakceptować ofertę Bianconerich, wynoszącą obecnie dwa maksymalnie 2,5 miliona euro, włączając już w to premię, włączając w to bonusy. Jeśli strony się nie dogadają, Turyńczycy sprowadzą piłkarza w styczniu i to zupełnie za darmo. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania Roma, pod opiecznić o intensywnie przygotowują się do nowego sezonu, podobnie jak reszta drużyn serie A. No ale choć mają za sobą już kilka potyczek towarzyskich z mniej klubami ze słabszymi przeciwnikami to w tym momencie znajdują się za granicą w Portugalii w ojczyźnie Jose Mourinho gdzie jak pisze dziennik Il Romanista doszło do pierwszego w tym okresie przygotowawczym boiskowego crash testu dla ponieważ mierzyli się oni z drużyną FC Porto po dobrym występie jak czytamy w tym artykule Roma zremisowała z gospodarzami 1 do 1 ale to oni musieli gonić wynik to Porto wyrównało dopiero w 89 minucie spotkania bramka dla Rzymian zdobył Gianluca Mancini. Warto też zauważyć, że na zgrupowaniu bardzo dobrze spisują się też m.in. powracający po długiej przerwie spowodowanej kontuzją kolana Nicolo Zaniolo, a także Nicola Zalewski, bardzo chwalony przez włoską prasę, która ma nadzieję, że José Mourinho da mu w nadchodzącym sezonie szansę na regularną grę w pierwszej drużynie. Drodzy Amici Sportivi, tyle na dzisiaj. Dziękuję za kolejne wspólne spotkanie z włoską prasą, na które co piątek zapraszam Was razem z ElviBet. Zapraszam również na kanał Amici Sportivi, gdzie tej prasie przyglądamy się każdego ranka już o 8.30. Za tydzień będzie już sierpień, w związku z tym przygotowania do nowego sezonu w Serie A wejdą w tę finałową, kluczową fazę, o czym wtedy będą pisały włoskie dzienniki. Do zobaczenia za 7 dni.